stycznia 2015 roku. To utwór geniusza. Między jawą a gorączkową maligną Mozart komponował go w przekonaniu, że to msza żałobna za jego duszę. W kościele seminaryjnym o 20:00 zabrzmi mozartowskie rekwiem, muzyczne pożegnanie Joanny Kulmowej, poetki, reżyserki, która zmarła 10 dni temu. Ile razy to gram, czy gramy, ja, koledzy, zawsze nas to przyprawia o ciarki. Każda część ma w sobie coś niesamowitego, klimat, który jest nie do powtórzenia. Ani inny kompozytor nie potrafił tak tego napisać. Od dzieciństwa ta muzyka mnie fascynowała, także za każdym razem, kiedy mogę je wykonywać, jest to w pewnym sensie jakieś takie duchowe misterium, można powiedzieć, i ogromne wewnętrzne przeżycie. Dzisiejszego wieczoru zabrzmi dzieło ponadczasowe. Jestem pewna, że będzie grane do końca świata, czyli Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Za każdym razem, jak dyryguję ten dzień, czy za każdym razem, jak muzycy grają, czy chór śpiewa, czy soliści śpiewają, jest taki specjalny rodzaj wzruszenia. Rekwiem potrafi spowodować łzy, potrafi spowodować jakiś taki moment kontemplacji, zamyślenia i bardzo, bardzo głębokiego przeżycia. Zapowiada się szczególny koncert, dlatego bo upamiętniamy nim panią Joannę Kulmową. Będzie Jan Kulma, będzie Jerzy Maksymiuk, będzie Emilia Krakowska, czyli ci, którzy gdzieś tam kiedyś na początku współtworzyli warszawską operę kameralną. To taki nasz mały hołd, bardzo szczególny koncert Rekwiem Mozarta. Warszawa.